Witajcie moi drodzy. Trafił mi się pojedynek z bywalcem naszego forum, Winampem. Ten pojedynek jest ciekawy z tego względu, że Winamp miał świadomość, kim ja jestem. Jak rozmawiałem z nim po meczu, to się przyznał, że oglądał moje filmiki. Sam natomiast dla mnie był wielką niewiadomą. Pojedynek ten jest jeszcze godny zapamiętania z tego względu, że z takim graczem jeszcze nie walczyłem. Mam tutaj na myśli jego wręcz straczeńczą odwagę i chęć spizgania mnie nawet za cenę staranowania maszyny. No ale dosyć ględzenia, lećmy, zobaczcie sami. Wcześniej próbowaliśmy się nawzajem podejść, ale te podejścia nie były niestety skuteczne. Także w tym momencie, przygotowując się do ataku Boom & Zoom na Winampa, ani przez chwilę się nie łudzę, że on nie zdaje sobie sprawy z moich niecnych zamiarów. No i proszę bardzo, odbija breakiem pode mnie i przechodzi w pętlę. No i to, tak jak mówiłem, po prostu na czołówki wręcz, na zderzenie leci. Wyciągam go do góry, bo zdaję sobie sprawę, iż tak spokojnie to by sobie nie leciał, jeżeli nie miałby dosyć energii. Tutaj przeciwnik miał sporo szczęścia, że tylko się na nim zabłyskało i nic mu nie zrobiło. Tutaj mnie zdekoncentrował, co to tam było? No jakiś pajac w rezerwie. Usłyszałem silnik. Trochę się przestraszyłem, że tu ktoś do mnie doleciał i to spowodowało, że mi Winamp się tam na prawo wymsknął i zdołał nawrócić manewrem Hinerikomi wystarczająco ostro, żeby oddać trochę strzału w moim kierunku. Przy kolejnym przejściu skręciłem przepustnicę, żeby spaść na niego. I tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, miałem sporo szczęścia, że udało mi się to jego skrzydło odrąbać, bo do zderzenia naprawdę niedużo brakowało. No walka była krótka, ale bardzo intensywna. Przy takim spowolnieniu pół raza niestety tego aż tak dobrze nie widać. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.